O, leci! Leci żarcie! Ha, full życie miałem? Okej. Okay. Cześć wam, dzisiaj z Wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Darksiders 1. I mamy za sobą piekielną przeprawę. Powiem wam, że to było może nie trudne, ale wymagające. Jakbym nie sprawdził, jakie są achievementy w tej grze, to może bym uznał, że fajna, ciekawa odmiana. W pół przejścia, czy właściwie mając 3/4 przejścia tej misji za sobą, kapnąłem się, że można używać wsadu do poruszania się tym gryfem, więc lajcik, nawet nie było na tyle ciężko, żebym musiał robić uniki, więc też spoko, ale jeżeli chcecie złapać sobie achievement, to już w tym momencie poziom trudności wzrasta niebotycznie i musicie troszkę czasu i umiejętności w to zainwestować. Dobra, my jesteśmy teraz w lokacji, która zwie się, gdzieś tu jest napisane, jak się nazywa. Nie, o ten przycisk. Okej, okay. Pozbyliśmy się nietoperza. Aha, lokacja się nazywa nie ekwipunek gniew, tylko okolica. To jest na dole, katedra zmierzchu. Jakby coś zaczęło sparklować i byście to zauważyli, a ja bym tego nie zauważył, to krzyczcie głośno, ja to spróbuję. O, Wulgrim. Ja to spróbuję zabić, zanim się rozmnożę, nie? Więc wszystkie sparklujące rzeczy to my mordujemy. Mamy prawie 4000 przy sobie. To stać nas na przykład na kamienną skórę. Tam jeszcze jest pochod. Serio? Pies sąsiadów się odpalił. Urdurdurdurdurdur. Wydaje mi się, że możemy zainwestować w kamienną skórę. Kupimy sobie jedną kamienną skórę. Czerpie z zapasów gniewu. Gniewu. Ciało wojny zostaje utwardzone, dzięki czemu otrzymuje on mniej obrażeń i skutecznie atakuje. Możemy wymienić jeden ten. W sumie, że nie zauważyłem tego wcześniej. No dobra. I tak jest nieźle. Jesteśmy prawie w pół drogi do czegoś droższego, czyli na przykład do żniwiarza. Albo jakieś odłamki tutaj chyba na dzień dobry nie ma nic takich rzeczy, w które chciałbym zainwestować. Wyjdźmy sobie, wskoczmy sobie tu i zapodajmy. To będzie tu? Może tu, tak. I to dajmy pod B na przykład, tak. Jednorazowe do zużycia życie mamy pod Y, pod X mamy ostrza, pod B mamy tankowanie. Tak będzie mi się chyba ładnie kojarzyło, nie? W ogóle teraz spróbujmy to przetestować. Tak, przypisz. Nie, to już jest przypisane. Okej. Okay. Spróbujmy to przetestować. Przy okazji przetestujemy też jeszcze jedną rzecz. Wskoczmy sobie tutaj. To tutaj. Będziemy testowali, jak nam narasta gniew, ale najpierw spróbujemy zużyć tą... Czy są tu jacyś przeciwnicy, których mógłbym tak... O, wiecie, tak o... Chodź tu, nie topesz. Ja wiem, że ty tu jesteś. O, ty! Dobra, idealne miejsce, żeby przetestować to. Wylądujmy. Dajmy sobie to. Fajna ta grafa. I teraz to narasta samo? To się regeneruje samo, czy my musimy tym mieczem klepać, żeby to się regenerowało? Przestało narastać jakby. Interes... I spada? Czemu to spada? Bo to zużywa, to trwa przez ten czas, przez który my mamy to odpalone. Zapewne da się to przerwać, nie? Tak, przerwaliśmy teraz. I teraz, czy zacznie mi rosnąć gniew? Wydaje mi się, że rośnie, tak, rośnie. Czyli ludzie, doszliśmy do porozumienia ze wszechświatem. Wygląda na to, że w momencie, kiedy mamy zgubę założoną na miecz, gniew nam się regeneruje, a po odpaleniu tej kamiennej skóry, czy jak to zwał, to będzie nam spadało do momentu, aż się całkiem... O, jest ten. Wood. W sumie bez sensu, mogliśmy to sobie zostawić na później, no ale... Ale jako, że z życiem przynajmniej na chwilę obecną nie mamy większych problemów. Co my tu mamy? Mamy zablokowane przejście za pomocą lodu, co oznacza, że... Tam. Górą. Będziemy musieli czmychnąć, żeby się przedostać chyba z powrotem. My tu chyba utknęliśmy na czas Tak? Ładuje się to, czy nie ładuje? Jeżeli ładuje się to, to się ładuje się to bardzo powoli. Dobra, lecimy, przetestujemy, sprawdzimy co i jak. Tu są główne wrota, czy obok? Tu są główne wrota. Wbijamy. Katedro zmierzchu, przybywam. Dia.
Edward! No dzięki. O, co to jest? Dobra, to over here, ale tam jest coś, drugie miejsce na coś drugiego. Mogę to? Czy ja teraz będę miał dwa miecze? Nie, nie będę miał dwóch mieczy. Będę po prostu mógł go wepchnąć gdzieś komuś w coś. Tak? Tak? Dobrze myślę? Źle myślę? Nie, 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 nie będę mógł nikomu w nic to wpakować, to coś. Ojej. Tu jest czerwony, to tu wpakujmy niebieski, tak? No w sumie ładnie nam ktoś podpowiedział, ale i tak go nie lubię. A możemy to ponownie zabrać? Nie możemy. Pomyślałem, że wezmę ten niebieski miecz i wezmę stąd ten czerwony miecz i zaniosę je tam. Tylko tamten po prostu, to było oznaczenie, że on był stąd wzięty. A szkoda, bo jakby dało się przestawić i otworzyć sobie jakieś tajne przejście czy coś w tym stylu, to też by było śmiechowo. Że można zabrać te elementy, które są potrzebne do wykonania fabuły dalej. Nasz gryfek, czy my go potrzebujemy do... kozaczy! Możemy go jakoś pomóc? Mu jakoś pomóc, czy coś? Teraz będę wszystko rozwalał kosą, bo na kosie mam ten od regenerowania ten. Swoją drogą, nie zwróciłem uwagi, czy gniew mi się regeneruje, jak coś rozwalam, czy po prostu już się go tyle na... What the heck is this ugly? Fajna morda. Nie widzę, żeby było jakieś fajne przyspieszenie. O nie! Trzeba było któregoś dobić, sobie życie hapsnąć. Och, well, spaprałem. W tamtą stronę coś mam, w którą stronę, jak wygląda mapa? Tu są zamknięte, czerwone. Trzy przejścia do wyboru, do koloru. Może lećmy z tymi najpierw. Tu jest miecz. Czyli te są otwarte, skoro tu jest miecz. No pięknie. Jakiś frędzel. Hehe, dostał. O nie, jak ty śmiesz? Dobra, macie skosy. Okej, okay, koszenie skosy nie jest najlepszym pomysłem, ona jest wolna. I oni nie trafiają zanim ja ich ten... Ja chcę was widzieć, a nie! Skubany jak wyczuł! Albo jak ja nie wyczułem! Przecież oni są prości jak nie wiem co! Się nie udało. A jest kolejna grupka. Okej, jest nietoperz. Z nietoperza to my sobie skorzystamy. Bardzo chętnie. Nie będę ukrywał, że ja jestem fanem tych nietoperzy tutaj. Give me life! Give me more life. Gdzie jest ten ostatni? Wydawało mi się, że to był jeden z tych nietoperzy jeszcze. Na głowę? Wydawało mi się? Skubany, ładny unik.
No jesteśmy prawie naładowani z naszym tym. Też jeszcze. A nie. Drzwi stanęły przed nami otworem. Tylko nie wiem którym. Wybuchacz. Tę lepką bombę można zabrać i rzucić, przyklei się do każdego obiektu lub wroga, a po chwili eksploduje. Gdy w nią uderzysz, wybuchnie od razu. Gdzie? Gdzieś tam z drugiej strony. Aha. Czy ja mogę to na przykład wroga tym potraktować? Au! What the heck? Ty, Wizu, skończ płonąć. Mroczny jeźdźcu, ty, zadychę. Dała ci max życia. Oklepali mnie to troszeczkę. To wybucha po paru sekundach, tak? Albo i nie tak. Że tu się będę musiał troszkę nagibać. W ogóle dolecę tam? Ej, nie jestem przekonany, czy ja tam dolecę. Spróbujmy. Najwyżej zginę i się postawię. A dolecę! No, skakuj. Co się tam rozwala? A, oni się tam tłuką! Słyszę jakiegoś pieska, czy coś w tym stylu i się zastanawiam, kto tam biedny obrywa, a to ten nasz kumpel Gryf. Większy szał. Okej. Okay. Ja bym się z tym naszym Gryfem bardziej skumplił, nie będę ukrywał, ale no on jest jednak od tych niebieskich, nie wydaje mi się, żeby on chciał z nami się zaprzyjaźnić na dłużej. Co, przesuniemy posąg? Może przesuniemy posąg. O, zrobiliśmy przejście. Nie takie, jak miałem na myśli, ale zrobiliśmy. Liczy się, liczy się. Trzeba być kreatywnym. Ho! Czy my mamy tutaj coś? Dobra, tu nas nie było. No to idziemy tu. Czym to w ogóle jest porośnięte? Jakimś takim demonicznym gównem. Ech. Nie to, żeby coś... Dawać mi niebieskie. Okej. Okay. Musimy się dostać z drugiej strony, by rzucić tym czerwonym w to. Okej, okay. Chodź tam. Z jednego na drugiego. Powinien być taki bajer gdzieś, żeby była lokacja z jakimś specjalnym bonusem do złapania, do której by się trzeba było dostać skacząc z jednego lecącego badziewia na drugie lecące badziewie. Ohydne jest to coś. Nie wiem co to jest i nie wiem kto to tu zafundował, ale powinien się wstydzić. Ech. Wygląda jakbyśmy byli w jakimś kurka, no jak to się nazywa, jak ktoś ma w żołądku, jak mu jego własny kwas trawienny żre żołądek, to się nazywa, że ma, tak, że, ups, brawo ja, nie zauważyłbym. Nie przypomnę sobie teraz tego. Z drugiej strony, mam nadzieję, że nie będę musiał nigdy pamiętać tej nazwy. Odkrywa całą mapę w okolicy, w której przybywasz, aby ją obejrzeć, wciśnij to. Okej, okay, czyli mamy tu wsio. A, tu pokazuje ten. I tu pokazuje, dobra. Jak to zbliżyć? To się da jakoś zbliżyć? Tam jest boss, okej, okay, miło wiedzieć. Legenda. Wojna. Powrót. O, tu mogę poziomy sprawdzić. Czyli teoretycznie tu się idzie zgubić. Jakoś mnie to wybitnie nie dziwi, ale... Czy ja mam... A jakbym tak był w stanie... Ej, nie mów mi, że tam się nie da tym rzucić kosą. Nie, ona nie dolatuje. Ja myślałem, że ona ma troszkę większy zasięg. Nie, ona ma większy zasięg, tylko ona się tu zatrzymuje. A nie, dobra, może nie ma. Czy
Ja tam jestem w stanie doleczyć i użyć ataku. Nie jestem w stanie tam dolecieć i użyć ataku, niestety. Dobra, skorzystajmy z nowo otworzonego przejścia. Czy ja stąd się będę umiał wydrapać? Będę się stąd umiał wydrapać, no to spadamy. BUM! Lądowanie superbohatera, mówcie mi Iron Man. Bo jestem w Ironie w tym momencie, tak? Troszkę ten... I am war! No to w sumie nawet też kozacko brzmi. Okej, okay, nie potrzebuję... Czy ja tu mogę się złapać za któryś z tych? Nie, nie mogę się za to złapać. Czyli trzeba się przelecieć! Mam nadzieję. Jak nie dolecimy, to możemy się złapać tej jednej niżej. Też fajnie. I w ścianę go. Ha, dobra. Plom. I czy tu coś ukryte może jest? Jeśli jest, to nie wiem gdzie i nie wiem co. Bo nie widzę nic. Gdzie tu może być jakiś trikas, którego nie ogarniam? Ouu, tu jest! A miałem wrażenie, że coś świergotliwego słyszę. Artefakt żołnierz kolejny sprzeda się Wulgrimowi. Czy ja jestem w stanie tam może dolecieć, doskoczyć, domknąć jakoś? No, tu za krawędź się zapewne nie będę mógł złapać. No dobra, no to co? Chlup w ten głupi dziób. Bierzemy rozpęd i... Jestem w stanie do... Okej! Byłem święcie przekonany, że tam jest po prostu zejście z drugiej strony. Jakbym poszedł od drugiej strony, to bym się dostał w to samo miejsce. Ale może nie. Akcja. Podnosimy drzwi. Chodźcie tutaj wszyscy, zbalujcie się ładnie. A ostatni został z drugiej strony, bo nie umie otwierać drzwi. Tak? Trzech było? Nie. A, jest tam czwarty, okej, okay, dobra. Mój mózg nie zatrybił, zauważyłem, chwilę zajęło, żeby informacja dotarła do ust. Tak to działa. Czuję się, jakbym w tekę nagrał. Takie troszkę dżuglowanie, nie? Czy ja to mogę otworzyć? Mogę otworzyć. Spodziewałem się, że spadnie na mnie ta krata. Ozdobny klucz z wyrytym symbolem oka. Czyli będę mógł komuś otworzyć oczy. Czy tu ja będę mógł wrócić później? Czy tu jest miejsce dla bossa? Nie! Jesteśmy po przeciwnej stronie? Jak boss? Nie. Tak, po przeciwnej stronie jak boss, tylko my jesteśmy prawie na samym dole. Tu jest zamknięte, ale w drugą stronę da się... Tak, w drugą stronę da się lecieć, Wizu. No na pewno w drugą stronę da się lecieć. Dobra. Wracamy. Ja coś czuję, że ja tu będę biegał w kółko. Bardzo w kółko. Swoją drogą tam jest podejścik. Jakbym nie doleciał, to się chwycę krawędzi poniżej. A my tak łatwo pani. Kolejna ferajna chce. Fajne z jednej strony jest to, że oni się spawnią, z drugiej strony jest to troszkę męczące, bo no, na przykład jak będziecie mieli mniej życia i takie głupio tracone trafienia na nich, bo się zespawnili kolejny raz, tylko widzicie, że coraz więcej mieczy tutaj leży, bo
kosicie kolejną grupkę. Tu nie było żadnego triku. A, tu był ten taki, co mi się też zdawało, że nie dolecę. Ja aż tak latać nie umiem. Ha, ha. Okej. Co się skradacie, hono tu? Dobra, zanim pójdziemy w te niebieskie wrota, spróbujmy... myśmy stąd przychodzili, czy z tej drugiej strony? Wydaje mi się, że z tej drugiej strony. Chyba, że mogę wziąć to. Czy to wybuchnie? Tak, to wybuchnie samo z siebie. Och, well. No już. Nie płoń jak ta pochodnia. Chciałem, wiecie, to przywlec tutaj i rzucić w to u góry tu. No dobrze, drobne rachuciachu, jako że katedra okazała się być wybitnie długa, to potniemy to na kilka odcinków. Chciałem zamknąć w całości w jednym, ale najwyraźniej nie da rady. Do następnego i hej! No. Jako widzę, że w międzyczasie zmieniły mi się ustawienia dźwiękowe, to mam nadzieję, że się nie spoprały kolejne nagrania. Byłoby ciężko to nadgonić.